Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gniew Zehira. Tak, najpierw mieliśmy zobaczyć te zwłoki. Sarnie przeszukujesz ciało i znajdziesz niewielką sakiewkę ze złotem. Okej. Jest też król równin. Monstrum. Gnole. Poziom trudności 6. Wszyscy za mną! Nie ociągać się! A, mogę tak chodzić po prostu. Okej, w porządku. Czego potrzebujesz? Czyli jest mapa świata. Czego teraz chcesz? Okej. Czego potrzebujesz? Wrak statku. Wchodzimy do zatoki. Okej. Czyli wróciliśmy tutaj. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na północy. I musimy zbierać ładunek. Otrzymujesz jedną rudę. Trzymaj się blisko. I wszyscy mnie chronicie na wszelki wypadek. Jedna, druga. Tam jest jakieś zwłoki są. Na twoich małych braci. Czego potrzebujesz? Okej, on miał mieć przyzwany. Okej. Tu są zwłoki. Leczenie, zbadaj ciało. Zbadaj ciało, zbadaj gruntownie ciało, okej. Choć mężczyzna nie żyje już jakiś czas, żadne stworzenie nie żerowało na jego ciele, a rozkład nastąpił w stopniu minimalnym. Przed podejściem zwierzynę powstrzymuje jakiś środek. Ta sama trucizna, która odebrała mu życie. Okej. Jasne. Niepokojące dowody. Czyli mam tutaj 3 sztuki rudy. Okej. Tą rudę mógłbym użyć, żeby... Tak. Żeby wykoksić. Ten jest mój! Mamy towarzystwo. Ale czemu mnie atakujecie? Poszukiwać Batyli. Trafienie krytyczne, fajnie. Okej. On sobie może robić co chce. Pazury dinozaura. To coś daje? Po prostu są warte coś, okej. Jakieś bełty. Jakaś bełta, okej. Ten jest mój. Okej, jak masz auto, chyba bardzo tam. Bardzo lubi atakować. Jest pająk jeszcze. Okej, zabijmy Velociraptora. Nie mogę trafić go. Co, on mnie trafił? Okej, ty powinnaś... Okej, ona będzie atakować. Cieszę się, okej. Wy atakujecie w ogóle wszyscy? Atakujecie. Coś tutaj... Okej, 10 mu zadał, okej, dobrze. No, to było dobrze. W miarę. Pazury dinozaura, czyli to są rzeczy, które mogę... O, on jest w agonii, shit. Nawet tego nie zauważyłem, że jest w agonii. Czyli jest to miejsce. O, teraz mogę to otworzyć. Potrzebny konkretny klucz. Okej. Stoję jak na broń.
zalana trowa włócznia. Jeden punkt magicznych obrażeń. Okej, okay, mogę dać to temu ziomowi, bo on ma kostur 1,6. A tutaj ma 1,8 plus 1. Co to jest? 1,6 plus 1. A to jest promień za ulepszenie, a to jest tylko dodatkowe. To chyba lepiej mieć więcej do trafienia. Czego potrzebujesz? Okej, okay, ile już mam? Już mam 5. Okej. Okay. Jeszcze trochę mam tych. Czyli muszę konkretny sposób tutaj wejść. Co nie wiem. I nie wiem, jak to się stało, że tam nie zauważyłem tego. O, nie, po prostu kadłub statku. Okej. Okej. O, część niepotrzebnego drzewa. Ciknij kijem, ciknij kimem. Zaraz, odejść. Na razie zostawiam tu, bo... Nie, zaraz. Chemia, Alisa. Zbadaj gruntownie zniszczenie kadłuba. Masz pewność, że ktoś wykorzystał środek alchemiczny do osłabienia wytrzymałości drewna na uderzenie. Było to zdecydowanie celowe działanie. Czego potrzebujesz? Muszę pójść po tamten ładunek. W ogóle nie zauważyłem wcześniej. Czyli dobre jest to. Mam trochę umiejętności, mogę trochę zbadać, ale mam dużo więcej umiejętności, to mogę gruntownie zbadać miejsce. To jest ciekawe. Okej. Okay. Otrzymujesz ruda 1. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Tam ominęła ta. Tutaj już Yushai jest. Okej. Okay. Jest trochę inaczej. Bardzo mi się podoba to, że więcej sposobów na wykorzystanie umiejętności jest. Nie tylko po prostu, ale też wykorzystanie w rozmowie. Okej, okay, ja się schowam i będę szedł. Tutaj jest taki lunek. Poszukiwacza baterii zaatakuje, jak tylko ci... O, jednak mnie widział. Okej. Okay. Mam zmniejszoną siłę, okej. Okay. Mam 6 ładunków, 7 razem z tym. Okej. Okay. Zanim zbadam taki lunek, zobaczę, czy coś tu jeszcze jest. Tu coś jest. Zniszczona broń. Prawdopodobnie będzie można coś powiedzieć o tym. Zbadaj włócznie. Gruntownie zbadaj włócznie. Broń jest pęknięta na pół. Leży strzaskana i bezużyteczna na piasku. Stwierdzasz, że ktoś osłabił drzewce włócznie, ścierając drewno pod uchwytem. Co doprowadziło do pęknięcia? To nie był wypadek. Zanotuj to. Okej, okay, są dowody na to, że to zostało wszystko zrobione celowo. Czyli teraz będę mógł... Tak, teraz mogę zrobić taki lunek. Trucizna mi troszkę zmniejszyła siłę. Ty możesz rzucić... A, już to rzuciłaś. Okej. Okay. No mam zmniejszoną siłę, szkoda. Zastanawiam się, czy tymczasowo nie lepiej wyłączyć to. Mam premię większą. Wiem co nieco o linach i niech spojrzę. Trąci kijkiem. Tak, gruntownie zbadaj olinowanie. Czyli jako łotrzyk może to spojrzeć, ale mogę gruntownie zbadać olinowanie. Ta lina została nadcięta przed pęknięciem. Zewnętrzne włókna mają równe zakończenia, w odróżnieniu od reszty. Ktoś chciał, żeby ta lina się zerwała. Okej. Teraz ja poprowadzę. Nie, zostawię to tak, jak jest. Okej, okay, czyli... Masz już wszystkie dowody w okolicy. W poszukiwaniu pracy dało jest na dość ładunku, by była zadowolona. Król równin. Okej, okay. Nie mogę jeszcze tu przejść do kamiennego słupa. Nie wiem, co to może być. Spróbuję, może uda mi się zniszczyć to miejsce. To jakaś jaskinia czy coś jest. I jak mi się uda wejść, może coś tu będzie ciekawego. Bywasz. Nie. Odpiera wszystkie obrażenia.
Czyli możemy pójść do mapy głównej i zobaczyć, czy coś jest przy okazji, do jaskini Batyry. A, ten dinozaur sobie tam jest. Może być. Okej. Zobaczymy, czy uda nam się tego króla równin też znaleźć. Niebieski taki jest. Ciekawy. Okej. Zostały ci jakieś szały? Jeden szał ci został. Okej. Zróbmy quick save'a. Oj, co to jest? Jeszcze ludzie. Piąty poziom. Który mam poziom? Dostaniemy poziom, okej, okay, może być. Będziemy walczyć. Chociaż mógłbym pertraktować i zblefować. Może to byłby lepszy wybór. Okej, okay, ty atakuj tutaj. O, trafienie krytyczne. No dobrze. Mało dostaję za... Strasznie mało. Jaki... Co? 8 punktów doświadczenia. Spodziewałem się czegoś więcej. Tylko butelka kwasu i mikstur leczenia lekkich ran. No dobra. Myślałem, że dostanę poziom, a jednak nie dostałem. No trudno. Jakoś przeżyję. Ty masz który poziom? Teraz ja poprowadzę. Masz 4 poziom. No. Wrócimy do mapy głównej. O, za ten, okej. Okay. Czyli jednak dostaliśmy poziom. Na koniec. Dobrze. Czyli awansujmy na następny poziom. Ty dopiero na 8 będziesz chciał być kimś lepszym. I ty możesz sobie wszystkie umiejętności, które masz, dodawać. Dalej. Atak zaskoczenia 3-6. Bardzo, bardzo dobrze. W sumie chyba lepiej. Jest większa szansa, że trafię. Chyba tak jest lepiej. Ty, czarodziejko. Ty chcesz być... Kim ty chcesz być? Cały czas chcesz być czarodziejką. Dokładnie. Na 5 poziomie i tak nie masz nic. A co dostajesz? Na pewno dostajesz wiedzę, czarodziejstwo i koncentrację na pewno. Przewrót na pewno, rzemiosło, alchemia i broń na pewno. A, to wszystkie umiejętności, które masz, okej. Okay. Na 2 poziomie. Teraz ty, aha, miałabyś 5 poziom, gdybyś nie wzięła tego. Okej, okay. Mam przerażenie, mam tam palący promień. Ognisty wybuch. Weźmy... Tak. Będziemy pertraktować. Uśpij czujność goblinów, po czym zaatakuj. Nie robi się pauzę. Okej. Okay. Nie robi się pauzę. Niestety. Czarodziej. Dalej. Wszystkie umiejętności, które masz, bierzesz na maksa. Ognisty wybuch. I zróbmy kocią zwinność przy okazji. Dalej. Ty już nie masz tego, dobrze. Ty. Kim ty tutaj jesteś? Muszę na karteczce sobie zobaczyć. Na 5 poziomie chcesz być barbarzyńcą. Już do końca będziesz barbarzyńcą. Z 5 poziom. Dalej. Co ty w ogóle chcesz? Zastraszenie na pewno. Sztukę przetrwania. I prowokacje. Na razie robimy tak. Parę punktów sobie zostawię, bo rozstrzelał berserker bodajże nie ma prowokacji jako atut klasowy, a on nie ma pojętnego ucznia, więc lepiej jest tak. I wyczuwanie pułapek plus 1.
imponujące. A ty jako kleryk sobie bądź dalej. Na pewno dyplomacja i koncentracja i czaroznawstwo, bo ona potrzebuje 4 czaroznawstwa, żeby atut dostać. Tak. 4. Ty masz 5 poziom kleryka i na następnym poziomie będziesz miała tą drugą klasę. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Okej, okay, idziemy dalej. O, ona atakuje tak po prostu. Ten jest mój. Atakujcie. Ty atakuj, ty atakuj. Okej. No, 21 punktów obrażeń zadałem. Czyli za samych wrogów, za samo zabijanie nie dostaje się tutaj doświadczenia, ale dostaje się za to, jak to się nazywa? Za rozwiązywanie spotkań, nazwijmy to tak. Aha, ty możesz pewnie czary dodatkowe. Broń wstrząsowa, magiczna strzała, leczenie poważnych ran, usunięcie choroby, klątwy, zakażenie. Wrzućmy jedno palące światło. Co to jest? Do charyzmy oraz efekty. Magiczna szata. To jest... A, to jest dotknięcie z broni premier plus 1 na każde 4 poziomy czarującego. Spoko. Grupowy mniejszy wigor. Ochrona przed żywiołami. Wigor. Plus 2 naturę. Okej, okay, może być. Czego potrzebujesz? Wróć do mapy głównej. 108 punktów doświadczenia dostałem za to, za tą rzecz. Okej. Okay. Chociaż nie, pójdziemy na północ. Chcemy rozwiązać to z ruiną. Wyświetl menu gracza. Batiri ma 8 poziom. Okej, okay, udało mi się ukryć. Czyli jak jest coś takiego, to jest silne. Okej, okay. Mają 5. Też mógłbym patrole zabijać, ale nie wiem, czy to dobry ruch. Raczej nie. Czyli gdzieś tu na tych równinach grasuje dzik. Pytanie... A, tu jest ten dzik. Okej, okay. On nie się pojawił. Jest pojawiony, więc tam. Okej. Okay. Wielka skrzynia z zablokowanym zamkiem. Maleńki złoty pierścionek. Tylko tyle? Okej. Okay. Spoko. Są jakieś ruiny. Rozmawiajmy z dzikiem. Potężny monstrualny dzik w poszukiwaniu pożywienia rozgrzebuje łapami ziemię, tworząc wielkie wyrywy. Wyczuwszy, że podchodzisz, monstrualny dzik chrząka gniewnie i zwraca się do ciebie przodem, jakby wyzwając się do zmierzenia się z nim. Na razie zrobimy tak. Spróbujmy odpocząć przez 8 godzin. Okej, dzięki temu Jorge ma więcej tych. Kontynuuj. Zaraz, co to jest? 7. Okej, okay, nie. Atakujmy. Tak. Ten jest mój. Czas kogoś zabić. Okej. Okay. Atakujemy na niego. Okej, okay, trochę niekrytyczny i atak zaskoczenia, może być. O! Ja go zabiłem! Skanował przedmiot Kłybal Alaka. Co, i tyle? Nie mogłem nic więcej zrobić? Okej. Tak. Tak? Czego chcesz?
Okej, to tyle z tego miejsca, tak? Czyli generalnie, no okej, rozumiem, to jest... jest trochę tak jak myślałem, to jest bardziej zrobione w ten sposób, żeby przypominało papierowe D&D. Bo doświadczenie jakieś dostaje się za... Ile dostaliśmy? 160 za... jakim tu jest tytułem? Za ukończenie spotkania. Orkowie... Nie, tu nic nie ma. Okej. Okay. Pertraktujemy i uśpimy czujność. I po prostu idźcie tak. Mamy towarzystwo. No, on jest taki silny, że... Jeszcze go uśpiła, okej. Nie ma przedmiotów ani pieniędzy. Masz strzały, okej. Też podoba mi się ta muzyka w sumie. Okej, troszkę sztuk złota, sztuk złota, sztuk złota, okej. Myślałem, że w tych ruinach się coś dowiemy, coś znajdziemy, ale najwyraźniej nie. W sumie dobrze, że mam wszystkie umiejętności. Tak dużo umiejętności ma ten łotrzyk, to jest aż straszne. Dostaje 8 plus poziom, bonus z inteligencji. Szkielety. Ciekawe. 8 plus premię z inteligencji, plus 1 za to, że jestem człowiekiem, czyli dostaję 12. 12 umiejętności mam klasowych. Okej, okay, żołnierze z Samarachu. To jest jakieś inne. Zobaczmy, co to jest. Poddać się testowi. Jakiemu testowi? Magicznemu. Pojawiły się doniesienia o agentach UNT w okolicy. Kazano nam ich odnaleźć. Pokój, wojowniku. Jestem kapłanem Ubato, twórcy hultu. Jesteśmy wolni od wpływu węża ludzi. Zaręczam. Nie czcimy twojego boga dinozaurów, miłośniku dżungli. Spędzajcie tam tyle czasu, ile mieliście wiele okazji, by nawiązać kontakt. A teraz test albo śmierć. No, w porządku, wykonujcie swój test. Mądra decyzja. Zobaczymy. Bardzo ciekawe. Magia wskazuje, że doszło niedawno do kontaktu między tobą a IUNT. Masz coś na swoją obronę? Dobra, za nawet nie rzuciłeś zaklęcia. Magia nigdy nie kłamie, ale mogę przymknąć na to oko w zamian za mały datek. 2000 powinno wystarczyć za taką przysługę. Nie dostaniecie ani grosza. Oni są kłamcami. Zabić ich. To my ich zabijemy, okej. Okay. I... Czyli to są albo bandyci, którzy się przebrali za... O Boże, ilu ich jest. Ten jest mój! Nie masz pewnie żadnego tego. Dobra, co się stanie, jeżeli rzucisz tutaj strach? A ty? Okej, ty atakuj. O ja. Chyba... O nie, on nas zabije. Fuck, umarł. Nowe cele do zarżnięcia. Okej. Czemu nie mogę? Jestem ogłuszony. O nie. Dobra, spróbujmy ożywić Jorkę. Na co czekamy? Atakujmy! Okej, pewnie zaraz padnie, bo... Tak myślałem. Dostał dodatkowy atak za to, że... Chyba tu padniemy. Tak, padniemy tutaj. Wezmę, wczytam. Wczytam quicksave'a, nie będę ich atakował. Są za silni. I tak musiałbym wczytać, jakby mnie zabili, więc... Prawdopodobnie. Więc nie będę ich tam specjalnie jakoś zachęcał do zabijania mnie. Zombie. A, dobra. Idziemy do Samargolu. Idź do sztuczki. Samą kapliczkę. Gilię rzemieślników.
Idziemy na bazar otwartej dłoni. Idziemy na bazar. Okej. Czyli mamy coś do powiedzenia? Tak, mamy dzika do oddania. Nie zawracaj głowy, przybyszu. Czyli oni są wieszczka zguby. Chyba tak się nazywa ta klasa prestiżowa. Chociaż mogę się mylić. Okej, czemu mnie nie widać? Okej, jestem. O! Nie wiedziałem o tym. Ciekawe. Wiesz, portret dla swojej postaci. Zamknij. Tego nie widziałem. Też mogę? Ale to... A, pewnie jest jakiś plik z portretami. Znaczy pliki z portretami można sobie wrzucić. Okej. Wadinia. Witaj ponownie. Wadinia, cieszę się, że cię widzi. Co możemy dla ciebie zrobić w Rubelku? Oto kły bal Alaka. Wspaniałości. Warte swoje ceny i wiele więcej. Łowcy rozstawili się za jego sprawą z życiem. A teraz ja rozstaję się z pieniędzmi, by zyskać część jego siły. To dobra wymiana, warta tego bólu. Zaraz. Jak to się stało, że dostałem poziom, kiedy byłem przekonany, że nie mam wystarczającego... A, to ten dostał poziom, okej. Okej. Pokaż, co sprzedajesz. Strzały tam i... Okej. To są kluczowe jadowy, bruka bombardiera. Masz coś? Trochę sztuk złota. Znam okay. Ten za mną. Droid. Tobie nie dam nic więcej oprócz tego, co masz. Dziki kształt. Okej. Okay. Jasne. No właśnie, coś mi nie pasowało. Samargol niepokojące dowody i w poszukiwaniu pracy. Sasani będzie zadowolona. Okej. Okay. Okej. Okay. Sasani. Tak? Masz dla mnie jakieś wyniki? Tak, oto część ładunku, którą udało mi się odzyskać. Gratuluję ci zdolności poszukiwawczych. Jeżeli uda ci się odzyskać coś jeszcze, możesz przekazać to mojemu zarządcy Oziemu. O, okej. Okay. Co z dochodzeniem? Oto dowody. Udało ci się starannie zbadać statek i okolice? Jeszcze bardzo nie. Dobrze. Wróć do mnie. Gdy odkryjesz coś ważnego. Witajcie, przyjaciele. Osy, właśnie. Lady Sasani postanowiła zaszczycić was możliwością przystąpienia do naszej organizacji handlowej. Co trzeba dla niej zrobić? Widzisz, Lady Sasani prowadzi odnoszącą największe sukcesy organizację kupiecką w państwie Samara. I pomimo ostatniej porażki w postaci czujnego, chcemy, by tak pozostało. Odzyskanie przez ciebie części utraconego ładunku dodało wiele dodało jej wiele otuchy. Wciąż jest jednak więcej do odzyskania. Wiele, wiele więcej. Mogę znaleźć sobie byle kogo do odnalezienia. Pewnie chcę, żebyśmy znaleźli nabywcę dla niego. Nie zgadnę. Chcę, żebyśmy znaleźli także kupca na ładunek, tak? Bardzo bystre, przyjacielu. Właśnie tego od ciebie oczekuję. Poprosiła cię nie tylko o odzyskanie ładunku, ale także znalezienie kupca na niego. Ruda, którą handluje, jest niezmiernie cenna w Samarachu. Okej, w miejscowych gospodach i u napotkanych w czasie podróży kupców. Właśnie to miałem zamiar powiedzieć. Zdarzyło ci już to robić? Gdy sprzedasz odzyskaną rudę, otrzymasz zapłatę w sztabkach handlowych. Są to metalowe sztabki z wybitnym znakiem domu kupieckiego, z którego pochodzą. Są odpowiednikiem wartości ładunku, którym handlujecie, ale same z sobie nie mają wartości. Okej, okay. Co mogę z nimi zrobić? Gdyby ta kraina była trochę łagodniejsza dla cudzoziemców, moglibyście kupować w tych miastach inne towary i sprzedawać je dla większego zysku. Tak jednak nie jest. Na razie możecie przynieść mi zarobione sztabki handlowe, a ja wypłacę wam dywidendę w złocie. Oprócz tego Sasani oświadczyła mi, że z powodu twoich znacznych dotychczasowych sukcesów wiąże pewną wartość z twoim dalszym przeżyciem. Jeśli więc masz potrzebne umiejętności i recepty, by wyrabiać broń i pancerze z jej brudy, to możesz to robić. Gdzie poszukać resztę?
Znaleziony przez ciebie ładunek znajdował się w rękach Batyrii. Zgadza się? Radzę szukać towarów innych miejscowych plemion. Nawet wędrujące grupy małych potworów mogą mieć przy sobie część, okradają siebie nawzajem równie często co nas. Okej. Okay. To masz na sprzedaż? Nic, oprócz receptur. Premia na ulepszenie plus 1 i premia na klasę pancerza plus 1. Płonąca broń. No, dobra, biorę wszystko. Okej. Okay. Czyli... Tak, pójdziemy... Najpierw chcę pójść tutaj do warsztatów. Żeby zrobić zbroję płytową dla Jorge. Bo on może nosić zbroję płytową. To jest tutaj. Rzemiosło pancerz 7. Okej, okay, nie jesteś dość blisko. Aha, bo to jest pewnie nie ten warsztat maga. Okej, okay, to jest warsztat kowala. Okej. Okay. Teraz nie udźwignę tego. Okej, okay, ja nie mam tego, tej umiejętności, na 100% jej nie mam. Ale ma je tamta druga ziomowa, więc... Tak. Jorge dostanie swój pancerz. Będzie musiał... O nie to, tak. Nie chciał ci tego dać. Czego teraz potrzebujesz? Okej. Okay. Czyli pazury dinozaura mogę sprzedać, zrobię to od razu. Zrobimy to u tego zioma tutaj. Kupiec Ilmendar. Wracasz. 270 sztuk złota. Za te pazury, okej. Okay. Czoły jadowe mogą mi się jeszcze przydać. Dobrze, w tym miejscu skończymy odcinek. W następnym odcinku powiemy o wynikach śledztwa, bo nie wiem, czy zaraz po tym, jak to zrobimy, coś się nie stanie, nie będzie cutscenka, a tu już ponad półgodzinny mam odcinek, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!